Po drugie, nie bierzemy wuwuzeli i nie używamy wuwuzeli. Przed chwilą słyszałem jakąś, także proszę schować do kieszeni. Nie krzyczymy, nie buczymy, nie skandujemy, nie śmiecimy. Proszę nie rzucać papierków i gumy do rzucia. Wydarzenie, jak mówiłem, ma charakter spontaniczny, dlatego wszystkich proszę o ostrożność wobec innych. Patrzymy na sąsiadów, żeby nikt na nikogo nie nadepnął. Ja mam na imię Franek i postaram się dzisiaj być moderatorem tego spotkania, ale w moim odczuciu organizatorem jest każdy uczestnik, każda osoba zebrana na tym placu. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna i wymaga tego, żebyśmy się spotykali w tym momencie rzeczywiście co wieczór. Myślę, że to jest naprawdę piękne i szczególne i że w całej Polsce się dzieją takie spotkania. Ale myślę, że żebyśmy się nie nudzili, żeby codziennie się sytuacja wzbogacała, to myślę, że musimy formułę rozwijać. To znaczy, że formuła właśnie łańcucha światła, która jest genialna, absolutnie zostaje jako taki trzon. Ale myślę, że powinniśmy się spotykać też po to, żeby udzielać głosu właśnie nie politykom, ale i mieszkańcom, i ekspertom, i prawnikom, którzy mają pojęcie, potrafią nam coś powiedzieć na temat tego kryzysu demokracji, w jakim się znajdujemy. Także mam nadzieję, że po prostu codziennie będziemy dodawać kolejne elementy do tego spotkania, żeby te spotkania były dla nas taką szkołą edukacji obywatelskiej. Szanowni Państwo, w skrócie przeczytam program na dzisiaj. Najpierw krótkie powitanie, potem krótkie przemówienia, dosłownie 3-minutowe, żeby zachować też system przemówień z mównicy sejmowej. Na pewno przemówi pan Bartłomiej Przygodziński ze Stowarzyszenia Justycja Polska. Przemusiński ze stowarzyszenia, które jest inicjatorem wszystkich łańcuchów światła w całej Polsce. Ale jeśli ktoś ma potrzebę zabrać głos, zapraszamy, tutaj będzie taka okazja. Potem kolejnym elementem chciałbym, żeby było po prostu odczytanie fragmentu Konstytucji przez poznańską aktorkę Edytę Łukaszewską. Po zmroku tradycyjnie właśnie łańcuch światła i w milczeniu zjednoczeni, świecąc lampkami i tak dalej. Pokażemy, jak się jednoczymy i jak krzyczymy milcząc, żądając weta. Potem mam nadzieję, że zaśpiewamy spontanicznie hymn. Po hymnie spróbujemy ułożyć napis weto, który nagramy, uwiecznimy zdjęciem z drona. Także mam nadzieję, że będziemy mieli ładny obrazek z dzisiaj. Mam nadzieję, że z tego placu będzie rzeczywiście ładny napis. Nie wiem jeszcze, jak to się uda. Pogadamy na koniec. W każdym razie mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu wyślemy taką piękną pocztówkę do wiadomych adresatów, że nie ma w Poznaniu zgody na łamanie konstytucji, na zawłaszczanie sądów przez polityków. Poznań mówi weto. Szanowni Państwo, teraz chciałbym wykonać też kolejny eksperyment, który mam nadzieję, że będziemy rozwijać w kolejnych wydarzeniach. Kto ma światełko w ręce, to proszę ręce uwolnić, żebyśmy mieli dwie ręce wolne. Chciałbym, żebyśmy podnieśli ręce do góry. I to wygląda pięknie, niesamowicie.
I szanowni państwo, teraz dokonamy przywitania wszystkich, którzy są na tym placu. Po kolei. Jak powiem witamy, kogo witamy, to przywitamy tych wszystkich, te wszystkie osoby jednym klaśnięciem. Czy jeszcze raz synchronizacja. Nie. Inaczej, ja powiem i państwo klaszczycie. Witamy! Pięknie. Witamy mieszkańców. Przepraszam. Ja dokończę, państwo klaszczycie. Jeszcze raz. Uwaga. Witamy mieszkańców miasta Poznania, sędziów i prawników, polityków lokalnych i ogólnopolskich, radnych miejskich i osiedlowych, aktywistów i społeczników, ludzi kultury i artystów, naukowców i sportowców, architektów i budowniczych mostów, przedsiębiorców i sklepikarzy, fryzjerów, cyrulików, mechaników, robotników, pracowników i pracodawców. Witamy zakochanych. Witamy niekochanych. Witamy seniorów. Witamy juniorów. Witamy ojców. Witamy matki. Witamy policjantów. Witamy złodziei. Złodziei zapalniczek. Witamy wierzących. Witamy wątpiących. Witamy zbyt pewnych siebie. Witamy wyborców PiS. Witamy wszystkich innych pozostałych. Brawo, pięknie. Czy jest pan Bartłomiej tutaj? Witamy. Oddaję głos panu sędziemu Bartłomiejowi Przymusińskiemu, który wyjaśni nam, jaka jest aktualnie sytuacja z wiejskiej, z Warszawy, co się dzieje. Proszę opowiadać. Proszę. Dobry wieczór państwu. Witam wszystkich wolnych ludzi w Poznaniu. Gdy sędzia pojawia się na takim spotkaniu, to jest znak, że dzieją się rzeczy niecodzienne. I dlatego właśnie codziennie tutaj jesteśmy. Dlatego zapalamy ten łańcuch światła, który niesie się po całej Polsce. Dlatego, że dziś zagrożone są fundamenty państwa prawa. Sejm debatuje nad ustawą o Sądzie Najwyższym, która ma spowodować, że zostaną odwołani wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, zostanie odwołana pierwsza prezes Sądu Najwyższego, a politycy zdecydują, kto w tym sądzie będzie orzekał. A ten sąd jest gwarancją naszych praw i wolności. Widzę tutaj ludzi starszych, widzę też bardzo dużo młodych ludzi. Rozmawiajcie ze sobą, rozmawiajcie o tym, jak to było w czasach, w naszej historii, kiedy sądy były zależne od polityków. Rozmawiajcie młodzi ze sobą, czy jeżeli będziecie mieli sprawę o streaming na YouTubie albo jakiś wpis na Facebooku, to chcecie, żeby tę sprawę rozpoznał sędzia, który jest niezależny, czy sędzia, który zostanie wybrany przez polityków. Jeżeli sędzia ma powiedzieć politykowi nie, to nie może ubiegać się wcześniej o jego głos. Kto takiemu sędziemu zaufa? Dziękuję wam, że przychodzicie tutaj codziennie. Dziękuję wam za te światła, które składacie pod sądami. Gdy wczoraj w nocy wracałem do pracy i zobaczyłem setki świec, to poczułem, że nie jesteśmy sami. Poczułem, że dla nas, dla Polaków, ważna jest wolność. Za nią ginęli nasi przodkowie i ta wolność nie może być przez nas oddana. Dziękuję wam i wznieśmy dzisiaj świece ku niebu.
Teraz głos zabierze pani Magdalena Kondratowicz, która przyjechała z Warszawy i opowie nam, co tam się dzieje. Witam wszystkich serdecznie. Wśród państwa są osoby, które były ze mną, które... wiele jest tych osób. Natomiast chciałam zabrać głos po to, żeby zachęcić państwa do wyjazdu do Warszawy, chociaż na kilka godzin. Jeżeli ktoś może spać tam, to super, ale jeżeli nie, to chociaż na kilka godzin wesprzeć ludzi, którzy tam nocują, którzy są tam cały czas, ewentualnie zawieźć jakiś posiłek, cokolwiek. Ktoś, kto nie może jechać, to bardzo bym prosiła o wspieranie finansowe, jakieś nawet drobne sumy na rzecz tych wszystkich organizacji, które no, walczą z obecnym nierządem. Więc serdecznie zachęcam do tego, zwłaszcza młodych, którzy mają wakacje w tej chwili i myślę, że mogą taki sobie biwak nietypowy zorganizować. A młodych było bardzo dużo. Byłam pod pałacem wczoraj w tym olbrzymim tłumie ludzi, potem poszliśmy pod Sejm, próbowaliśmy zablokować posłów, którzy no, z wielkim strachem wyjeżdżali stamtąd. I po prostu musimy trwać w tym i dlatego wszyscy, którzy są pod Sejmem, potrzebują wsparcia, tak żeby było nas jak najwięcej, nie tysiąc, nie dwa tysiące, musi być kilka tysięcy osób, żeby Jarosław Kaczyński poczuł wielki strach, ponieważ jest wielkim tchórzem. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, mam na imię Przemo, nazywam się Strzyżyński. Franek poprosił, żebym powiedział coś od serca. Jestem z zawodu filozofem, nauczycielem akademickim, gimnazjalnym. Więc ja bym chciał bardzo wszystkim podziękować za pewną nową jakość, której doświadczyłem tutaj po wielu latach życia w Polsce, już po 89 roku. Chcę podziękować za poczucie, że jesteśmy wspólnotą. Za to, że jednoczy nas troska o dobro wspólne tego państwa. Za to, że jednoczy nas troska o dobro wspólne naszej ojczyzny. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, ale też apeluję. Nie dajmy sobie tego wydrzeć, bo za chwilę będą nagabywać, będą nas przyciskać i mówić, a ty głosowałeś na PiS, a ty na PO. Dlaczego nie jesteś lojalny wobec swoich poprzednich wyborów? Proszę państwa, ja raz głosowałem na PO, ostatnio głosowałem na PiS, ale jak zobaczyłem i przeczytałem projekt ustawy, powiedziałem, koniec. No po prostu to się tak dalej nie da, tak? Trzeba merytorycznie podejść do sprawy. Rozmawiałem z prawnikami na Facebooku i mnie przekonali, jest problem, dlatego tu jestem. I sądzę, że dobrze będzie dla naszej ojczyzny, jeżeli będziemy się trzymać... Sądzę, że dobrze będzie dla naszej ojczyzny, jeżeli będziemy się trzymać rzeczy, meritum sprawy, a nie gadać od rzeczy, jeżeli będziemy mieli kulturę siły argumentu, a nie argumentu siły i demagogii. Dziękuję jeszcze raz. Witam serdecznie, ja mam na imię Arek, jestem przedstawicielem stowarzyszenia Grupa Stonewall z Poznania i w sumie mój przedmówca trochę mi skradł kilka zdań z tego, co chciałem powiedzieć o wspólnocie, więc nie będę się powtarzał. I jednym zdaniem tylko chciałbym wam tutaj wszystkim podziękować, bo jesteśmy tutaj z wami jako społeczność LGBT od ponad roku i wychodzimy na ten plac razem z wami, ale dopiero... Chciałbym podziękować wam za to, że możemy się tutaj w końcu, w tym kraju czuć jako pełnoprawni obywatele i stać ramię w ramię w walce o te same prawa. Dzięki.
witam serdecznie, mam na imię Adrian. Szanowni Państwo, mieszkańcy Poznania, ja chciałbym powiedzieć, że w tej walce nie jesteśmy osamotnieni, nie jesteśmy samotni. To, co się dzieje w Polsce, tutaj u nas w Poznaniu, czy w Krakowie, czy w Gdańsku, czy w Warszawie, czy w jakiejś innej miejscowości, słuchają nas, obserwują nie tylko Polacy, ale obserwuje nas cały świat. Piszą o nas The Guardian, BBC News, Irish Times, Euronews, National Post, ABC News, New York Daily News, The Observer, Deutsche Welle, a nawet Al Jazeera. To tylko niektóre media, które relacjonują to, co się u nas dzieje. Dziękuję bardzo, bądźmy razem. Witajcie, ja mam na imię Sławek, jestem przedstawicielem i mieszkańcem Wolnego Miasta Poznania. Dziękuję, że tu przyszliście. Jeszcze nie zasłużyłem na brawa. Dziękuję, że tu przyszliście. I chcę was prosić o jedną ważną rzecz. Przychodźcie, dopóki was tutaj zapraszamy. Bo wy nie przychodzicie tutaj dla siebie. Nie przychodzicie dla nas, dla organizatorów. Przychodzicie dla tych tysięcy ludzi, którzy stoją pod Sejmem, którzy tam spędzają całe dnie i całe noce. To im jesteście potrzebni na placach w całej Polsce. To dzięki wam oni mają siłę. Jesteście potrzebni sądom tego kraju i sędziom, bo oni sami nie mają narzędzi, żeby się obronić. To wy musicie obronić te sądy po to, żeby one mogły bronić was! A teraz przestanę być miły. Panie Jarosławie! Prawdopodobnie jesteś pan winny za śmierć swojego brata. W związku z tym w ramach pokuty chcesz tak podzielić naród, żeby wszyscy bracia w tym kraju dopadli sobie do gardeł i się mordowali. W związku z tym nie wycieraj sobie z radzieckiej mordy takimi hasłami jak demokracja, jak suweren, jak sprawiedliwość. Kanalio! Nie może tak ludowej więcej, bo tu czeka lud na sąd. Wiesz nad kim. Koleżanki i koledzy, my tutaj zgromadzeni, to wszystko, co zostało tu powiedziane, to jest ważne. Ale my przyszliśmy też, bo to wiemy. Ale musimy być w jednej rzeczy świadomi, że my, odpowiedzialni za to państwo, fryzjerzy, sprzedawcy, przedsiębiorcy, pracownicy korporacji, my, którzy tu zebraliśmy się, to my w codziennym trudzie, w codziennej pracy, w wychowaniu dzieci, w wysiłku zawodowym, to my jesteśmy solą ziemi, a nie on! I to my mamy rację! I wygramy! Tylko nie możemy zwątpić! Nie zwątpimy! Nie zwątpimy! Nie zwątpimy! Nie zwątpimy! Nie zwątpimy! Nie zwątpimy! Tomaty! A w
więc mówmy z innymi ludźmi. Ta maleńka biała kartka wyborcza, ona zadecyduje o losie naszej ojczyzny. Szanowni Państwo, w kolejce jest jeszcze jeden głos. Jakby ktoś jeszcze chciał zabrać, to zapraszamy. Tu dwie osoby. Myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Jeszcze jutro będą okazje. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Nazywam się Marian Dźwinel. Jestem uciekinierem z Litwy. To znaczy ziemi, która kiedyś była Rzeczpospolitą Polską, aleśmy zostali zagrożeni Sybirem i ojciec mój podjął mądrą decyzję wyjeżdżać, uciekać. Ukrywał się przed Sowietami przez wiele tygodni. Ocaleliśmy, chociaż były niebezpieczeństwa, że zostaniemy deportowani. Okazało się, że uniknęliśmy Sybiru zewnętrznego, ale trafiliśmy do Sybiru wewnętrznego, bo Bierut i lodu nie ma. A tu ktoś, tu nie razą, tu razą. Uwaga! Dziadek gadaj. Tam krzesło niech ktoś postawi na tym. To był Sybir wewnętrzny i ja przez 45 lat, teraz mam 78, przyglądałem się rządom w Sybirze wewnętrznym. To byli następcy, dziedzice bolszewików. I teraz, gdy widzę, co Kaczyński i jego kamaryla wyprawiają, twierdzę z całą odpowiedzialnością, że to jest neobolszewizm. I jestem ogromnie rad pod koniec mojej drogi życiowej, że również środowisko sędziów, które zostało w sposób haniebny zaatakowane przez niedouchów, przez różnych aptekarczyków i całą tę armię niedouczonych aspirantów do władzy, że ta grupa będzie stawiać opór. Bardzo na to liczę, ale tamten opór tego środowiska skądinąd znakomitego nie zwalnia nas wszystkich, którzy wykonujemy inne zawody cywilne i niecywilne, do tego, żebyśmy dawali świadectwo. I jestem ogromnie rad, podobnie jak ludzie, z którymi się stykam, że możemy to świadectwo dawać w taki choćby sposób. Dziękuję. Dobry wieczór. Nazywam się Wojciech Wąkowski, jestem adwokatem. Miałem powiedzieć kilka słów o prawnych kwestiach tego, co się teraz dzieje, ale to można zamknąć jednym zdaniem. Gdy bezprawie triumfuje, prawo jest bezbronne, chyba że dobrzy ludzie mu pomogą. I tych dobrych ludzi widzę całe morze przed sobą. Ale to morze, które widzę, nie wystarczy, jeśli nie zmieni się w ocean. Każdy z nas już jutro niech weźmie za punkt honoru, żeby powiedzieć sąsiadowi, powiedzieć przyjacielowi, powiedzieć znajomemu, przyjdź, bądź z nami. Bo nie bez przyczyny telewizja narodowa za każdym razem umniejsza naszą ilość. Bo oni się boją tego, że przychodzimy wielu. Oni się boją widzieć to morze. Pokazują nas w jakichś kuriozalnych sytuacjach, gdy plac jest pusty.
bo boją się, że zrobimy to, co zrobili Rumuni ze swoim skorumpowanym rządem, gdy wymyślił sobie, że w parlamencie przegłosuje przepisy, które mają zapewnić bezkarność. Jeśli nasz rząd chce przejąć Sąd Najwyższy po to, żeby uchronić od odpowiedzialności karnej człowieka, który dostał 3 lata ciupy za nadużycie władzy, to czym on się różni od rządu rumuńskiego? Rumuni go obalili, bo przyszło ich 1 000 000 w Bukareszcie. Panie Kaczyński, chciałeś pan mieć Budapeszt w Warszawie, a my panu w Poznaniu zrobimy Bukareszt. Więc opowiem wam jeszcze o jednym pięknym kraju, ciepłym, w którym ludzie kiedyś pomyśleli, że problem głodnych dzieci można rozwiązać przez oddanie swojej wolności w ręce dyktatora. To była Wenezuela. W Wenezueli biednych dzieci nie ubyło, ale po wielu latach dyktatury ludzie głodują na ulicach. A o prawo do wolnych wyborów muszą demonstrować i giną na tych ulicach. Dziś jeszcze jest czas, kiedy możemy wyjść i demonstrować pokojowo. Dyktatura dopiero się tworzy, jeszcze nie okrzepła. Jeżeli przyjdziemy taką ilością, jak ci wszyscy, którzy oglądają nas teraz w telewizji, pasjonują się na kanapie, ale nie ruszą swoich 4 liter, jeżeli wyjdziemy taką ilością, to ta władza zmięknie tak jak w Bukareszcie. Ostatnie 3 głosy. Witam, Małgorzata. Bardzo dziękuję wam, że przyszliście. I że tyle osób wychodzi na ulicę. Chcę powiedzieć, że PiS, chociaż cały czas czuję się, jakby dostałam w policzek. Depczą wartości, które moja babcia mi przekazała i niszczą demokrację, którą tworzyliśmy przez tyle lat. Nie możemy do tego dopuścić, myśląc od naszych bliskich, którzy o tą demokrację walczyli. Dziękuję bardzo. Witajcie wszyscy, jestem Łukasz. Być może tutaj wśród nas jest Kasia, Wojtek. Nie ma znaczenia, jak mamy na imię. Ważne jest, z czym tutaj przyszliśmy. A przyszliśmy, aby bronić naszej wolności. Wiecie, nie możemy pozostawać bierni. Nie możemy przedkładać naszej wygody, bezpieczeństwa ponad wolność. Bo ostatecznie nie zaznamy ani wolności, ani wygody, ani bezpieczeństwa. Dlatego apeluję, proszę was, tutaj zebranych, a także tych, których tutaj nie ma. Zacznijcie działać. Przyjdźcie, pokażcie niezadowolenie. Przekonujcie tych nieprzekonanych. Walczcie z kłamstwem. Prawda sama się nie obroni. Nigdy się nie obroniła. Dlatego też brońcie prawdy, jeżeli słyszycie kłamstwo w telewizji publicznej, wysłowione przez polityka, przez zwolennika partii rządzącej. Walczcie z nim, nie traktujcie tego, nie bagatelizujcie.
wiele miesięcy minęło, zanim zdecydowałem się działać. Dlaczego? Liczyłem, że to przejdzie. Ktoś inny za mnie pójdzie protestować. Za 2 lata będą wybory. No może będą. Ale jeżeli o wyborach, o ważności wyborów ma orzekać sędzia wybrany przez polityka, który ma interes w tym, żeby te wybory wygrać, to czy te wybory będą wolne? Nazywają nas zdrajcami, komunistami, resortowymi dziećmi. A my jesteśmy po prostu Polakami. To jest nasz dom. Także nasz dom. Wszyscy jesteśmy braćmi. Nawet ci, którzy dali się zwieść, tak, dali się zwieść kłamstwu, mają prawo żyć wolni. Dlatego proszę was, na następną manifestację zabierzcie kolejne 3 osoby. Gdy usłyszycie kłamstwo, przekonajcie kolejne osoby. Mówcie prawdę. I najważniejsze, pamiętajcie o tym, że nie ma lepszego, gorszego sortu. Jest Polak i Polka, którzy przez ostatnie 2 lata byli ignorowani. Ale z tym koniec! Ostatni głos na dzisiaj wszystkim mówcom. Zaraz jeszcze podziękujemy, ale kto ma jeszcze ochotę się wypowiedzieć? Będą jeszcze okazje jutro i pojutrze. Bardzo proszę. Trochę mało kobiet, więc trzeba to naprawić. Nazywam się Monika Frąckowiak, jestem sędzią w Sądzie Rejonowym Poznań, Nowym Miasto i Wida w Poznaniu. Bardzo się cieszę. Jestem bardzo dumna z Poznania, które zawsze było miastem wolnych ludzi. Warto pamiętać, że nie jesteśmy tutaj dla obrony sędziów, tylko dla obrony wszystkich nas, bo zagrożone są nasze podstawowe wolności i musimy głośno krzyczeć, głośno protestować, bo to jest kwestia, która dotyczy każdego z nas. I chciałam jeszcze tylko powiedzieć, żebyśmy nie popełniali tego błędu, który robi partia rządząca. Nie pozwólmy się podzielić. Bez względu na to, jakie mamy poglądy, czy są wśród nas osoby, które są konserwatywne, czy liberalne, czy są wśród separatyści, czy ateiści, czy katolicy, nieważne. Te kwestie dotyczą wszystkich nas, bo to są podstawowe prawa, podstawowe wolności. Bez nich po prostu nie przetrwamy i wpadniemy w kolejny autorytaryzm. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Nazywam się Edyta. Jestem obywatelką Polski. Nie identyfikuję się z żadną opcją polityczną, ale chodzę na wybory, bo uważam, że to jest obowiązek wobec mojego kraju i wobec ludzi, którzy walczyli i umierali za wolne wybory. Odczytam teraz fragment Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Preambuła. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy,
sprawiedliwości, dobra i piękna, jak niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości, wywodzące się z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnopolskich wartościach, ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczpospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które dzisiaj zabrzmiały. Bardzo dziękuję Pani Edycie za odczytanie fragmentu Konstytucji. Chciałbym, żeby codziennie ktoś inny czytał, być może fragment, być może całość, zobaczymy, ale chciałbym, żebyśmy tą Konstytucję poznawali, żebyśmy się z nią oswajali, żeby to była dla nas znana treść. Szanowni Państwo, chciałem tylko jednym słowem podsumować dzisiejsze głosy. Najbardziej, nie wiem jak wam, ale mi osobiście najbardziej podobały głosy, które płynęły prosto z serca, które były obywatelskie, czyste, wynikające z troski o nasze społeczeństwo. Niestety pojawiły się też hasła, moim zdaniem niepokojące. Nie możemy używać języka pogardy. Nie możemy... Nie wolno nam popełniać błędów, które popełniają politycy. Łańcuch światła musi być obywatelski, musi być innym językiem, musi trafić do zwykłych ludzi zwykłym językiem. Musimy przekonać ich, że w interesie wszystkich jest niezawisłość sądów i demokracja. Czyste intencje.
Szanowni Państwo, proponuję teraz już naszą małą tradycję powtórzyć, czyli na 10 minut zupełnie zamilknąć i zjednoczyć się w ciszy i w świetle latarek, świec i tak dalej. Wytrwajmy tak 10 minut, a potem nagrodzimy się odśpiewaniem hymnu.
3 minuty jeszcze. Jego pono nasi biją w tarach.
Konstytucja! Konstytucja! Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim za spotkanie. Dwie informacje. Po pierwsze, zadanie domowe. Jutro oczywiście spotykamy się w tym samym miejscu, w tym samym czasie o 21:00. Do jutra wszyscy powtarzamy sobie wszystkie cztery zwrotki hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Druga informacja. Teraz chciałbym uznać, Szanowni Państwo, zgromadzenie formalnie za zamknięte. Będziemy rozchodzić się pokojowo. Prosiłbym w miarę nie skandować, nie panować nad emocjami, ale jest jeszcze jedna kwestia. Jest jeszcze jedna kwestia, ponieważ jest pomysł, żeby stworzyć napis na środku tego placu składający się z czterech literek. V-E-T-O. Veto! Tam ci nie robią to. I szanowni Państwo!